Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witajcie 24 września we wtorek. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Jest to rozdział 8 i wersety od 19 do 21. Posłuchajmy. Wtedy przyszli zobaczyć się z Jeszuą, jego matka i bracia, ale nie mogli się do niego przedostać z powodu tłumu. Doniesiono mu: Twoja matka i twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą się z tobą widzieć. Ale dał im tę odpowiedź: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słyszą Bożą naukę i postępują zgodnie z nią. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, ta Ewangelia jest bardzo krótka dzisiaj, ale jednocześnie bardzo treściwa. Wskazuje nam Pan Jezus na to, że każdy człowiek, bez względu na wiek, pochodzenie, umiejętności, zdolności, posiadane dobra, każdy człowiek może być jego bratem, jego siostrą, jego bliskim krewnym, pod jednym warunkiem, że słucha Słowa Bożego, słyszy Bożą naukę i postępuje zgodnie z nią. Wielu dzisiaj nie czuje się, można by tak powiedzieć tym słowem dzisiejszym, nie czuje się braćmi Boga, nie czują się siostrami Boga, nie czują się, jakby byli blisko Boga. No też między innymi dlatego, że nie słuchają Słowa Bożego, nie żyją tym Słowem, nie ufają temu Słowu. Ufają jakimś różnym przepisom, miksturom na szczęście, na zdobycie jakiegoś szczęścia na ziemi, ale nie słuchają Słowa Bożego. Więc to jest ta droga. To jest ta droga, żebyśmy szli i słuchali Słowa Bożego, ale nie tylko słuchali, ale żyli zgodnie z tą nauką, postępowali zgodnie ze Słowem Bożym. I jeszcze jedno, czasami jest może w nas, budzi się taka pewna jakaś wątpliwość, że przecież przyszła Maryja i Pan Jezus nie wyszedł do niej od razu z otwartymi ramionami, ale powiedział to zdanie, które przed chwilą rozważaliśmy, że moją matką są ci, którzy słuchają i zachowują to słowo. Więc moi drodzy, oczywiście, że Pan Jezus nie odrzucił w ten sposób Maryi, ale przecież wiemy, jak ona od samego początku żyła. Na słowo Boga powiedziała: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Więc była w tym pięknym tutaj myśleniu w sercu Boga Jezusa, że to jest moja matka, to jest moja matka, rzeczywiście. Ale nie tylko jedna jedyna, jak już powiedzieliśmy, bo mogą nią być też inne kobiety, by stać się mi tak bliskie jak moja matka. Ale ona oczywiście zajmowała to miejsce wyjątkowe ze względu na to, że była matką Jezusa, ale też i ze względu na to, że tak pięknie wypełniała to Słowo Boże, zachowywała je w sercu. Więc dzisiaj też starajmy się żyć według Słowa Bożego, słuchać tego Słowa i wypełniać wszystko w naszym życiu, bo w ten sposób stajemy się bliscy Panu Jezusowi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę dobrego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Z Panem Bogiem.